pani przyjeżdżać na Jurę i do Bobolic, mam nadzieję, też? Jak do każdego miejsca, gdzie historię można poznawać, a nie tylko o niej czytać. No tutaj jest historia, którą można dotknąć. A dzisiaj pojedziemy w miejsca, które związane są z Władysławem Polczykiem, który kiedyś też dzierżył zamek Bobolice. I pojedziemy zobaczyć te miejsca, które należały kiedyś do jego dawnego księstwa. Bo to był ciekawy człowiek. Nie tylko walczył z królem polskim, ale nawet knuł z krzyżakami, żeby dokonać pierwszego rozbioru Polski. I to już w XIV wieku. Jedziemy? Pojedźmy. Pałac w Kochcicach chyba najstarszy nie jest. No, ten może aż tak stary nie jest, młody też nie jest, ale to właśnie ta ziemia lubliniecka była tym miejscem, gdzie Władysław Polczyk najchętniej lubił przebywać, bo w okolicznych lasach polował. I to o Lublińcu mówił: lubię tutaj być. Stąd się wzięła nazwa Lubliniec. Ale w Kochcicach to chyba kochał być, no bo ta nazwa Kochcice mówi o tym, że albo ludzie, albo to miejsce było takie no, wybitnie kochliwe. Zresztą w herbie Kochcic jest serce z trzema strzałami. Ale o to, żeby Kochcice wyglądały tak pięknie, zadbał już ich właściciel. To już zadbał hrabia Balestrin, który ten pałac wybudował. Koniec XIX, początek XX wieku. Rodzina Balestrinów, włoska rodzina, która przywędrowała do Śląska, wrzeniła się wielkie majątki, majątek w Pławniowicach, pałac w Pławniowicach i tutaj zaczęli budować zamki, pałace, zakładać przepiękne ogrody, między innymi ten wspaniały ogród w Kochcicach i ten pałac. Wyrosły z wielkiej miłości różaneczniki katawbijskie. Te, które zachwycają przed pałacem w Kochcicach, można zobaczyć tylko na początku czerwca, kiedy zakwitają. Pochodzą z Matycznika w pobliskim lesie, gdzie 100 lat temu założył je zakochany arystokrata Ludwik Balstrem. Bo kochała je ta, dla której hrabia urządził ten romantyczny ogród w lesie. Historia nie zna jej imienia, ale kwiaty przetrwały niemal wiek, by przypominać o historii miejsca stworzonego z wielkiej miłości. Cały zespół pałacowo-dworski to dawna posiadłość Ludwika Karola Balstrema. Wybudowany został w latach 1903-1909, ale stara część zespołu powstała jeszcze w XIX wieku. Ten neobarokowy pałac łączy niepowtarzalny urok pięknego zabytku z nowoczesną placówką leczniczą, która się tam dziś mieści. I dba o cały zespół pałacowo-parkowy, w którym o przeszłości przypominają przeszło 200-letnie dęby. Podróżując śladami Władysława Opolczyka, oddaliliśmy się nieco od Jury, ale wciąż jesteśmy na jego ziemiach. No, ziemia księstwa opolskiego, chociażby tak jak pałac w Patoce, który co prawda pozostał dzisiaj zamknięty dla nas, ale ma bardzo ciekawą historię, bo to przecież właścicielami Patoki byli Radolińscy, jedna z najstarszych polskich rodzin herbu Leszczyc, którzy później nazywali się von Radoliński, a na koniec w 1888 roku otrzymali tytuł książęcy od króla pruskiego, no i nazywali się księciami von Radolińskimi. Księciami pogranicza. Księciami pogranicza. Zresztą ta miejscowość, w której się w tej chwili znajdujemy, Gwoździany, to też ma taką ciekawą historię. Otóż Gwoździany, dawniej po niemiecku Nagelschmieden, można byłoby się zastanowić, skąd taka nazwa, prawda? Czy to jest od gwoździ, czy to jest od kuźni, gdzie te gwoździe robiono? Nic takiego.
Otóż nazwa Gwoździany pochodzi od słowa gost albo gwost, który nic innego nie oznacza jak gęsty, ciemny las. No i być może stąd za nami wspaniały drewniany kościół z 1576 roku i też ciekawostka, bo ten kościół 400 lat temu wcale tutaj w tym miejscu nie stał. On został przeniesiony w 1976 roku, kiedy to za czasów komuny nie można było budować kościołów, ale zabytki można było przenosić. No i w ten oto sposób mieszkańcy Gwoździan mają swój kościół. A my mamy zabytek na szlaku architektury drewnianej tak województwa śląskiego. Chodźmy pooglądać, jak wygląda w środku. Gwoździany. Nazwa miejscowości po raz pierwszy pojawia się na kartach historii w 1679 roku. Później miejscowość stanowiła odrębny kompleks majątkowy, będąc dość bogatą wioską z młynem, browarem, gorzelnią. Po I wojnie światowej Gwoździany pozostały po stronie niemieckiej tuż przy granicy polsko-niemieckiej. Dopiero po II wojnie światowej przypadły Polsce. Tak jak szlak Orli Gniazd bronił Polski i w zasadzie strzegł pogranicza, tak? Szlak pogranicza, prawda? Tu też jest pogranicze. A dzisiaj podróżujemy właśnie po tym pograniczu, po ziemiach Władysława Opolczyka i trafiliśmy do Piasku w gminie Woźniki i pierwszy raz chyba w naszych wycieczkach zobaczymy dzisiaj Kościół Ewangelicki. Kościół ten w Piasku zbudowany w 1754 roku, drewniany, spalił się, został odbudowany już jako częściowo murowany w 1760 roku przez księcia, czy też hrabiego wtedy jeszcze Pyklera, który sprowadził na tę ziemię osadników niemieckich, protestantów, właśnie ewangelików. Chodźmy zobaczyć, co skrywają wnętrza tego kościoła. Zwłaszcza, że jest co podziwiać. Jest co podziwiać. Czego jak czego, ale zabytku we wnętrzu też nie brak. No i proszę zobaczyć, ten jest wyjątkowy, bo to jest rokokowy ołtarz ambonowy, bardzo rzadki, bo ta ambona jest w środku ołtarza i tam właśnie ksiądz wychodzi i prawi kazanie. W kościele ewangelickim to tak naprawdę nie ma nic w środku, nic z elementów wystroju, właśnie żeby się skupić na modlitwie, żeby koncentrować się na tym, po co się do tego kościoła przyszło. Ale są, jak widać tutaj, ciekawe rzeczy, mianowicie te wspaniałe piece, żeliwne piece, które zostały podarowane dla tego kościoła w Piasku przez hrabiego Henkel von Donnersmarck ze Świerklańca, który też wspierał ewangelików. Piasek to miejscowość trochę zapomniana, choć kryje ciekawe zabytki. Unikatowy ołtarz z amboną i zabytkowe piece w powstałym tu w 1760 roku kościele ewangelickim to nie wszystko. Na uwagę zasługuje też rzeźba Chrystusa przypisywana Bertelowi Thorvaldsenowi, duńskiemu rzeźbiarzowi, twórcy m.in. warszawskich pomników Mikołaja Kopernika i księcia Józefa Poniatowskiego. Tu znaleźć też można tablicę upamiętniającą żołnierzy pruskich poległych w walce z żołnierzami napoleońskimi w latach 1813-1815, jednej z dwóch podobnych zachowanych na Śląsku.
Dzisiaj na naszym szlaku niejednokrotnie wspominaliśmy postać księcia Władysława Opolczyka i stąd nasza obecność w tym miejscu. No ale trafiliśmy do miejsca, które chyba najbardziej jest znane i oczywiście kojarzone z Władysławem Opolczykiem. Jasna Góra, bo to on w 1382 roku ufundował klasztor i sprowadził Paulinów z Węgier. Z Jasnej Góry, czyli klasztoru świętego Wawrzyńca w Budzie, stąd też nazwa Jasna Góra, tutaj też w Częstochowie. Ale to też Władysław Opolczyk w 1384 roku sprowadził na Jasną Górę cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Największa świętość Polaków. Największa świętość Polaków, którą dzisiaj możemy zobaczyć w kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Wędrówka przez dawne ziemie Władysława Opolczyka zawiodła nas do Częstochowy. Barwną postać Opolczyka oceniać można różnie. Z jednej strony prowadził on politykę otwarcie wrogą wobec Polski. Próbował nawet namówić wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada Wallenroda do rozbioru królestwa między zakon Czechy i Węgry. Z drugiej jednak nie można zapomnieć, że to właśnie Władysław Opolczyk w 1382 roku sprowadził na Jasną Górę Paulinów, jak również słynny portret Czarnej Madonny. To jemu Polska zawdzięcza swój największy skarb. Dziś byliśmy w miejscach no, dość dalekich od Bobolic. No, prawie że na samym krańcu szlaku Orlich Gniazd, bo co prawda ostatni zamek Kazimierza Wielkiego wybudowany był w Krzepicach, ale my po drodze dzisiaj oglądaliśmy i Kochanowice, i Kochcice, odwiedziliśmy Patokę, byliśmy w Gwoździanach i wszędzie po drodze spotykaliśmy ciekawe rzeczy. Ale tradycyjnie wracamy do naszego królewskiego Orlego Gniazda. O które bił się również Władysław Opolczyk z królem polskim, Władysławem Jagiełło. Zapraszamy zobaczyć prawdziwe Orle Gniazdo.